No siema, siema, dzisiaj znowu zaczynamy sobie w mojej przeglądarce. Ponieważ ostatni film wam się całkiem spodobał, to zrobimy sobie kolejny przegląd TikToczków. A oto nasz pierwszy TikTok, który sobie obejrzymy. Wcale go już wcześniej nie widziałem, ale i tak chcę sobie go obejrzeć z wami. Podoba mi się kolor tła prawo Marcina. Podoba ci się kolor? Ja dostaję różne opinie. Jednym się podoba, niektórym nauczycielom się nie podoba, ale wtedy zawsze ich pytam. Jakiego koloru jest twój dwumilionowy kanał na TikToku? Haha, niech spadają. No i powiem ci tak, Marcin, no. Bardzo dobrze, że tak powiedziałeś, ja bym również tak powiedział. Niestety 2 milionów na TikToku nie mam. Aczkolwiek mogę się pofleksować tym, że już ciebie prześcignąłem, Marcin. Oj tak. Nie no, żartuję. Marcin to dobra morda, ale z tego co widzę, to chyba ostatnio go troszeczkę zaraziłem tym bycie Andrew Tate'em, ponieważ tak jakoś więcej coś teraz o tym mówi. Ale w sumie mi to nie przeszkadza, ponieważ Andrew Tate to jest top G, to prawo Marcina to jest top M. I która godzina? No przed 8. Co, pijemy coś? A co mamy pierwsze? No polski. Pół litra? Pół litra na dwóch jest dobre pod warunkiem, że jeden nie pije. W sumie racja. No w sumie tak wygląda zawodówka, no troszeczkę strasznie mi się smutno robi jak na to patrzę. W sensie ten żart jest relatable, co nie? Ale też, że tak powiem, zbyt relatable. No niestety, dlatego nie idźcie do zawodówki nigdy, bo tam idą największe zjeby. To Noe. Dzień dobry. Kurwa, ona wygląda jak Michael Jackson. Dzisiaj omawiamy pana Tadeusza. My z Pawełkiem to już pana Tadeusza opracowaliśmy. A to akurat prawda. Mam nadzieję, że ten film nie będzie tylko żartami o alkoholu. Ja czaję, że oni tam sobie lubią wypić i tak dalej, ale kurde, nie można używać jednego żartu przez cały film. Ja to rozumiem, ciężko jest wymyślać te żarty i tak dalej, ale jednego żartu przez cały film się nie powinno wymyślać. Kto napisał pana Tadeusza? To pan Tadeusz. Nie, to naprawdę jesteś turbo spierdolony. Kowalski, odłóż ten telefon, ale ma pani pozdrowienia. Boże święty, nie chcę tego już oglądać, zaraz mnie coś po prostu strzeli. Jeszcze raz to powiem, nigdy nie idźcie do zawodówki, on tutaj ma rację. Chwila, czy to jest jej mama? One bardziej jak bliźniaczki wyglądają. Coś mi tutaj nie gra. No ale w sumie, no, tak jak ta piosenka powiedziała, no to bierzesz dwie albo nie bierzesz żadnej, co nie? I w sumie się nie dziwię, ja tak dosłownie robię za każdym razem, co nie, jak jestem w takiej sytuacji. Na pewno jestem przekonany, że jak wpieprzysz cegłę do samochodu, to no, tak się zakleja samochód, patrzcie na to. Przecież ja bym nigdy w życiu takiego czegoś nie zrobił w swoim Bugatti, bo bym je chyba coś... Chyba bym nie wytrzymał po prostu. Mhm, tak to się robi, no. Tak się właśnie naprawia samochód. Patrzcie na tych debili. To ma 30 tysięcy polubień. Mam nadzieję, że ludzie to tylko ironicznie chyba polubiają, bo coś mi tutaj nie gra. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Dobra, nie zamierzam tego oglądać, bo po prostu chyba nie wytrzymam, jak jeszcze obejrzę parę sekund tego filmu. Chwila, ile on tych kupił? A za 1100 zł. No to w sumie, jak kupił tyle, no to powinno mu się to zwrócić. No, tak jak myślałem, zwróciło mu się. Zobaczcie, tutaj 800, prawie 1000 zł z tego wyciągnął. No, w sumie dobry profit. Czemu ci ludzie są tacy? Zaraz, Jezu Chryste, przestańcie postawać tak! Zaraz, nie wytrzymam. Przysięgam, że po tym jak zacząłem sam nosić maskę, to teraz coraz więcej osób chodzi w kominiarkach. A chcesz lepiej popatrzeć? Lepiej z bliska? Dobra. Leć. Nie bój się. Dlaczego oni wyglądają, jakby zaraz mieli mu zrobić krzywdę, więc nie wiem dlaczego oni... Nie wiem, czemu oni są w sumie zdziwieni, że on się boi tutaj stać przy takich jakichś kibolach. Ej, nie, no mordeczko. Nie, no bez przesady, kurwa. Telewizor mamy. Nie, no. No i stracił telewizor koleś, no niestety. Hello man, amazing car. What you do for a living? Boże święty, on w tym filmie teraz nawet nie spróbował. Taki sam sposób się dosłownie zapytał, no chyba zaraz nie wytrzymam. No ale dobra, sprawdźmy sobie to Lamborghini, czy ono jest fajne, co ten koleś robi. No z tym się akurat zgadzam, no ma rację. No w sumie dobrze powiedział z tym, że można się wszystkiego nauczyć w internecie. To jest prawda, po co chodzić do szkoły. I tutaj mówię teraz nieironicznie, szkoła jest taka useless, więc się nauczysz nawet z takiego TikToka, na którego 90% społeczności ma IQ poniżej 50, także no to coś chyba mówi dużo o szkole. Nie zamierzam tego słuchać, ponieważ mi się to kojarzy tylko i wyłącznie z cesarzem Narcyzem. Czy za pół godziny? No i co? Będziesz napierdolony. Przecież jestem. No ty jesteś ledwo wstawiony. Daj no jeszcze kurwa 2 zł. No tak jak tutaj ktoś napisał, bardzo dobra gra aktorska. Pierdolę się, jak księciuniu kurwa. Teraz za 2 złote to ja nie wiem, czy ty byś nawet kupił najtańszego browara, także dobry remake, aczkolwiek no teraz już nie pasuje w tych czasach. Boże, mam depresję. Nie wiem, czy pomalować sobie włosy na różowo, czy na niebiesko.
Cześć, jestem Kasia, jestem panseksualna. Ten film mi chyba pójdzie z dymem. Obejrzę ten film do końca, ale robię to pod całkiem sporym ryzykiem. Mam koleżankę z tej samej orientacji co ty. Siema, podałabyś mi tę wodę? Co? Jak ty się do mnie zwracasz? Moje zaimki to tamto. Zaraz nie wytrzymam. Zaimki to kondon. Ja się identyfikuję jako Omori. Ja się identyfikuję jako kombajn. A czemu akurat tak? Bo moja fujara kosi wszystko na swojej drodze. Wiecie co jest najsmutniejsze? Że to jest niestety prawda. Generacja Z jest tak tragiczna, że nawet nie zamierzam o tym tutaj rozmawiać, bo mi pójdzie film z dymem. No fajną czapkę masz koleś. O tutaj widzę, że ci, no chłop ci tutaj diamentami chyba polewa. No podoba mi się, podoba, zajebiste. O tutaj będzie ci teraz przegrzewał główkę. O, o, no, no, no. No zajebiste, no o teraz ci tutaj widzę płynnym białym złotem ci tutaj polewa włosy, więc całkiem dobrze się bawisz. Nie poznaję tego dźwięku kompletnie. Jeżeli znacie ten dźwięk, to mi weźcie powiedzcie, ponieważ ja kompletnie nic nie kojarzę. Ale w sumie szacun za to, że umiesz grać na domofonie. Kiedyś bym sobie też tak sobie się nauczył. Ale się zdziwił frajer. Bardzo dobrze mu tak. Pamiętajcie, jeździcie z głową, jeżeli będziecie robić kiedyś prawo jazdy. 100 tysięcy kroków challenge? Wiesz, jak ja się nałożę z 10 tysięcy kroków, to już mi tak siadają nogi, że to jest niewyobrażalne. Pierwsze zakupy dopiero po 20 tysięcy krokach? Przecież ja bym chyba nie wytrzymał. Po tylu krokach oni jeszcze się na jakieś kurde belki wspinają, no... Jeżeli to nie jest fake, to naprawdę szacun za to, ponieważ, no tak jak mówię cały czas, no nie dałbym w życiu rady tak daleko pójść. Pokazują może oni gdzieś jakiś stoper? Jezu Chryste, 100 037 kroków. No jakaś masakra. Tam, że to jest jakoś tak 637 km? Nie wiem, co to tutaj oznacza, możecie mi napisać w komentarzu. Duży respekt, naprawdę. Moja twarz, kiedy tylko uprzykrzam życie innych ludzi na lotnisku. Jakim cudem i skąd się biorą tacy ludzie? To ma 3 miliony polubień, rozumiecie to? To ma 3 miliony polubień! To jest więcej polubień niż mój kanał zdobył przez ostatnie 90 dni, to jest jakaś masakra. Kurde, ale że oni już tam naprawdę zawieźli wszystkie moje samochody? Jak coś to jest w Dubaju, by the way, jeżeli się jeszcze nie domyśleliście. No bo gdzie indziej mógłbym tak naprawdę sprowadzić takie samochody? Przecież w innych krajach to oni by to chyba ukradli wszystko. Powinniście mi być wdzięczni, że ja takim właśnie osobom potrzebującym oddaję takie samochody. Jeden z jednego na świecie, rozumiecie? To one in one. To jest jakaś masakra po prostu. Podziękujcie mi za to w komentarzach. Dobra, więc słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Dzisiejsze TikToki, które przeglądaliśmy, mi się całkiem podobały, nie były najgorsze, na pewno były lepsze niż te, co przeglądaliśmy ostatnio, gdzie dosłownie co drugi TikTok to była użytkowniczka OnlyFansa, zaufajcie mi, bardzo dużo z tego wyciąłem, ponieważ to było takie explicit, żebym w życiu tego nie wstawił na YouTube'a. Jeżeli film ci się spodobał, pamiętaj, aby zostawić suba i lajka, będzie mi bardzo miło. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.